dość tych dziadkowych przeżyć z kozą. Co zamierzasz zrobić, jeśli mieszkańcy uwierzą w twoją bójdę z szupakabrą? Hej, jaką tam bójdę? Raczej twórcze opowiadanie! I nie ma szans, żeby cała wieś uwierzyła w taką bajkę. Witajcie, drodzy goście. Postanowiliśmy zadedykować tegoroczny jarmark wielkiemu łowcy szupakabry. I lepiej nie kończ. Co tam beczysz? Że podejrzane stworzenie trzyma Fofinia i inne kochane kozy na otwartym polu na południe od wioski? Ben! El Szupakabra atakuje! Możesz znowu zabłysnąć! Chyba muszę coś dopowiedzieć do tej historii o El Szupakabrze! Tak, tak! Najpierw pokonaj potwora! Tam jest! W życiu nie widziałam czegoś tak potwornego! Fofinio! Wow! Tam faktycznie jest potwór! No idź! Pokonaj bestię! Okej, okay, tak! Szkaradu, chodź tutaj! Wygarbować ci wreszcie skórę? Dzień dobry, Tennyson! Dlaczego nie jestem zaskoczony twoim widokiem? Animo? Co ty sobie zrobiłeś? Wiele podróżowałem od czasu naszego ostatniego spotkania. Zbierałem materiał genetyczny najpotworniejszych zwierząt na świecie, by stworzyć to najdoskonalsze biologiczne ciało! Oto ostatni fragment układanki! Dlaczego oni się zachowują, jakby kozy były straszne? To przypadłość staruszków? Zobaczysz, jakie kozy są straszne, chłopcze! To urządzenie pozwala wyciągnąć całą energię z tychże zwierząt i stworzyć mocarną substancję z ich wielkiej, przepotężnej siły! Musisz powstrzymać szaleńca, bo nam kozy zmarnieją! O tak, nim się nie przejmujcie! Pokonałem tego pana już wiele razy! Szupakabra! To już chyba dawno ustalone. Gniew ma kłopoty. Ludziska! Wszystko się wam pomieszało! Cóż, liczyłem, że zachowam tak piękny egzemplarz jako ozdobę mojej kolekcji. Ale niestety muszę wykorzystać twoje zdolności do likwidacji tego szkodnika. Teraz zyskam czas potrzebny, by zebrać kozią energię konieczną do moich celów. On istotnie jest najlepszym kozłem. Ludziska! Fofinio przeobraził sam siebie, by chronić stado przed strasznym szupakabrą. Chcecie, żebym mu dał popalić? Hej! Dobrze, Fofinio! Przejdź czymś chłopaka, a ja dokończę ważne badania. Przepraszam, Sir Kiven, nie rozumiem, czemu dziadek tak się boi kóz, a koźli ser wcina z ochotą. Przestań! Ben, powiedz prawdę! Wtedy ludzie pomogą ci z tą kozą. Ale jak się dowiedzą, że opowieść o szupakabrze to zwykła bajka, wściekną się! Chłopie, teraz są na ciebie wściekli, bo jesteś szupakabrą! Oj! Dziadku, szybko! Trzeba ratować Bena! O, Rety! Rety, Ben! Już biegnę, dziecko!